Wartka akcja, mnóstwo śmiechu, intrygi i afery. Tak pokrótce można podsumować sztukę psychoterapolityka, jaka zagościła na deskach Środowiskowego Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W świat politycznych układów i zależności przenieśli widzów Agata Szymańska, Maja Brzeska, Marcin Raś oraz Mateusz Załuska, którzy brawurowo zagrali swoje role. Autor tego scenariusza, pan Rottinger, tą sztukę pisał stricte w kontekście odwołującym się do pewnych sytuacji mających miejsce na scenie, polskiej scenie politycznej, tak bym to określił. Historia tutaj opowiada dzieje pewnego polityka, bardzo, bardzo obiecującego, który po prostu ze względu na swoje troszeczkę dziwaczne cechy charakteru wplątuje się w bardzo specyficzną historię i z pomocą swojego przyjaciela, psychoterapeuty, próbuje z tej kabały jakoś wybrnąć. Jestem silnym psychicznie mężczyzną w sile wieku i doskonałej formie. Jestem inteligentny jak cholera. Bez ironii i przekleństw. No i nie spiesz się tak. Jestem inteligentny od urodzenia. 130 IQ. 113. Dziękuję, zajmuję ważne stanowisko. A dlaczego się rozebrałeś? Kocham swoje ciało. No właśnie widzę. Ale tego to ja tobie nie zadawałem. Ciebie kocham. Coś ty powiedział? Myślę o tobie. Bez przerwy. January, proszę cię, czyś ty zgłupia? Przecież nie jesteś gejem. Jestem. Bzdura, nie jesteś. Jestem. Proszę cię, January. Ja to cię znam od dziecka. Kocham cię. Weź się, bo cię zdzielę. Ty, psychoterapeuta, uderzysz pacjenta za to, że wyrwałeś mu z serca prawdę o jego naturze. Wybiję ci zęby i nie będziesz mu dłużej przemawiać tym swoim sejmie. Złożę na ciebie skargę w komisji etyki. Nie żartuję. Polityczno-obyczajowa komedia dotyka kwestii polityki, korupcji i stanowi gorzką refleksję nad stanem demokracji. Nie oznacza to, że podczas spektaklu wszyscy widzowie byli śmiertelnie poważni. Nie brakowało śmiechu, zabawnych dialogów i zaskakujących zwrotów akcji. Jest to też taka sztuka pisana dobrym piórem, o czymś przede wszystkim i bardzo błyskotliwym dialogiem, tak na dobrą sprawę. Myślę, że tutaj historia tak jest zbudowana, że każdy po troszeczku będzie zaskakiwany z każdym etapem rozwoju sztuki. Sztuka zainaugurowała działania nowej grupy teatralnej z Tarnobrzega. Od niedawna powołaliśmy nową de facto grupę teatralną Scena 16, działającą pod skrzydłami, że tak to dumnie powiem, Fundacji RT Art z Tarnobrzega. I próbujemy powoli jakby tworzyć kolejne oferty teatralne. Zresztą nie tylko są teatralne oferty w planach, dla lokalnej społeczności. Na koniec października Scena 16 planuje premierę kolejnej bardzo intrygującej sztuki. Jakiej? O tym będziemy informować. Nie tylko nauczanie jest ich pasją. Nauczyciele z powiatu tarnobrzeskiego mają również inne, różnorodne zainteresowania, o czym można było się przekonać podczas wernisażu powiatowego przeglądu twórczości nauczycieli Życie ma tak wiele barw, który organizuje Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu pod patronatem prezydenta miasta oraz starostwa powiatowego. Jest to już szósty przegląd twórczości nauczycieli po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, ale cieszę się bardzo, że 30 osób nam się zgłosiło. Część jest z nami od początku, ci niektórzy to są tacy wierni już od pierwszego przeglądu, natomiast niektórzy co roku się zgłaszają nowi i nowe rzeczy pokazują. Także myślę, że jest to jednak fajne miejsce właśnie na takie spotkanie, na pokazanie swoich dzieł. Na wernisażu można było zatem podziwiać efekty nauczycielskich pasji, między innymi z takich dziedzin jak malarstwo, rzeźbiarstwo, rękodzieło, fotografia czy literatura. Pokazujemy tu nauczycieli, na przykład tych czynnych zawodowo, z tej drugiej strony, o której na przykład uczniowie nie wiedzą, prawda, że pani od matematyki maluje piękne obrazy, albo pan od fizyki rzeźbi chociażby. Także to też jest taka właśnie pokazanie nauczyciela z tej drugiej, z tej kreatywnej właśnie strony. Wśród utalentowanych znalazł się między innymi Andrzej Łukaszek, który z zawodu jest nauczycielem, a od 30 lat pracuje jako wychowawca w domu dziecka w Skopaniu. Każdy ma jakiś talent. Mnie się wydaje, że mam talent do pisania. W ostatnim okresie czasu skoncentrowałem się na pisaniu tekstów piosenki.
piosenek. Akurat tak się składa, że moja starsza córka jest absolwentką szkoły muzycznej, gra na fortepianie, więc stworzyliśmy rodzaj takiej spółki. Ona komponuje muzykę, ja piszę teksty i z tego powstają piosenki, które mogą się mniej lub bardziej podobać. Myślę, że są fajne i zależy mi też na tym, żeby powstawały piosenki z mądrym tekstem. Swoje rzeźby natomiast zaprezentował Leszek Kwiatkowski, emerytowany nauczyciel Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście. To są podobizny Józefa Piłsudskiego w granicie, Mickiewicza, Marco Polo i Bachusa. Marco Polo jest wykonany w piaskowcu czerwonym i Bachus jest wykonany w piaskowcu czerwonym, a te dwie pozostałe są w granicie. Bardzo dużo mam. Przygotowuję właśnie wystawę. Około 18 kamieni już mam zgromadzonych. Podczas wernisażu wszyscy nauczyciele, którzy podzielili się swoim talentem, otrzymali upominki. Wystawę ich dzieł można oglądać w Bibliotece Pedagogicznej do końca czerwca. Wernisaż powiatowego przeglądu twórczości nauczycieli odbył się w ramach Tygodnia Bibliotek. W Zamku Tarnowskich w Dzikowie można oglądać wystawę Wizerunki Natury Heleny Zadrejko, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni profesora Jerzego Nowosielskiego, która od 37 lat mieszka w Atenach, nieustannie pracując artystycznie i społecznie. Artystka ma bogaty i urozmaicony dorobek twórczy. Składają się na niego zarówno obrazy olejne, akwarele, jak i kolaże czy ilustracje książkowe. W siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega prezentowane są te pierwsze. Niektóre są bardzo stare, czyli z pierwszego dziesięciolecia mojej twórczości po studiach, a ostatnie dwie prace są z ubiegłego roku. Artystka swój własny język malarski wyraża przede wszystkim w martwych naturach, portretach i pejzażach. Otaczający ją świat przedstawia w sposób rzeczowy i precyzyjny. Ja maluję to, co lubię, co chcę. Jak zobaczę piękną kobietę, to maluję kobietę. A jak jest super facet, to maluję faceta. A jak jest coś urzecze mnie w naturze, to maluję, czy na przykład o dzisiejszy kieliszek, to ja bym go chętnie namalowała jako martwą naturę. Nie ma znaczenia co, tylko jak. Ja jestem ślepy człowiek, dlatego moje pragnienie jest widzieć, a więc detal jest bardzo ważny. Poza tym ja się uczyłam u profesora Nowosielskiego i on wcale nie brzydził się detalem, ale nauczył nas komponować tak, żeby były duże powierzchnie zestawione z detalami. I wtedy to ma energię dużą. Tematem płócien Heleny Zadrejko są również krajobrazy Grecji, Morza Egejskiego, portowe nadbrzeża, morskie muszle oraz antyczne pozostałości. Jak sama mówi, polska natura też jest jej bliska. Uwiecznione przez nią miejsca są zapisem osobistych przeżyć. Z obrazem przedstawiającym zimowy krajobraz, który znalazł się na wystawie, artystka także ma pewne wspomnienia. Pochodzi z takiej miejscowości Zielonki, koło Solca. Jest tam taki dwór, gdzie sponsor nas zaprosił i tam zrobił nam wycieczkę. I była zima, super. I mnie się ten śnieg tak podobał, że namalowałam 5 obrazów i to jest jeden z nich. Wystawę Wizerunki Natury można oglądać w Zamku Tarnowskich w Dzikowie do 5 czerwca. W mijającym tygodniu w całej Polsce odbywały się wydarzenia w ramach 19. edycji Tygodnia Bibliotek. Swoje drzwi dla wszystkich miłośników literatury tradycyjnie otworzyła także Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu. Tegoroczne hasło Biblioteka Świat w jednym miejscu ukazywała bibliotekę jako miejsce niezwykłe. Jako miejsce z jednej strony ograniczone przestrzenią, a z drugiej strony jako miejsce o nieograniczonych możliwościach, gdzie na wyciągnięcie ręki jest cały świat i cała wiedza o nim. I właśnie podczas Tygodnia Bibliotek starałyśmy się otworzyć drzwi do tego świata jeszcze szerzej niż zwykle, a kluczem do tego świata była oczywiście książka. I dlatego też tradycyjnie już odbywały się lekcje biblioteczne, głośne czytania, spotkania z baśnią, zajęcia edukacyjne, plastyczne czy literackie.
Część ze wspomnianych wydarzeń dedykowana była grupom zorganizowanym z tarnobrzeskich szkół i przedszkoli, a część miała charakter otwarty. W oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej trwała zabawa czytelnicza pod tytułem Z baśnią dookoła świata, podczas której baśniowe wagoniki zabierały w literacką podróż w bliższe i dalekie strony. Z kolei w chwili numer 4 na osiedlu Mokrzyszów trwały dni otwarte, gdzie można było poznać tajniki zawodu bibliotekarza od kuchni, a także spróbować się w roli bibliotekarza. Odbywał się też tradycyjnie, cieszący się bardzo dużym powodzeniem, kiermasz książka za cegiełkę. Także tydzień bibliotek minął bardzo intensywnie, tym bardziej, że równolegle także realizowałyśmy projekt Literatura na pięciolinii. Marek Górlikowski, autor książki Państwo Gutwińscy, Zwierzęta i ich ludzie, przedstawia historię życia Hanny i Antoniego Gutwińskich, znanych wśród wielu pokoleń Polaków, popularyzatorów wiedzy o dzikich zwierzętach. Hanna i Antoni Gutwińscy byli przez 50 lat związani z ogrodem zoologicznym we Wrocławiu, skąd odeszli w nieprzyjemnej atmosferze i wśród oskarżeń. Hanna i Antoni spotkali się w latach 50. właśnie w ogrodzie zoologicznym, kiedy podjęli swoją pierwszą pracę i jak mówią, nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, ale małżeństwo raczej z przyzwyczajenia. Natomiast na pewno połączyła ich wielka pasja do zwierząt. W tak zwanej willi dyrektorskiej, która znajdowała się na terenie ogrodu zoologicznego, wychowywali dziesiątki zwierząt, które nie miały opieki swoich matek albo były oddane im przez ludzi. Oni traktowali te zwierzęta jak swoje dzieci, których nie mieli. Hanna po latach przyznała, że był to błąd, ponieważ przyzwyczajała te zwierzęta do siebie, a one potem jak dorosły, zostawały oddawane do klatek, co bardzo przeżywały. Mówiono, że Hanna Gutwińska miała zbyt osobisty stosunek do zwierząt. Program, jaki prowadzili Gutwińscy z kamerą wśród zwierząt przez 30 lat, zdobył wielką popularność. Dzięki temu byli uznawani przez władze komunistyczne i mieli możliwość wyjazdów zagranicznych, co nie wszystkim się podobało. Zwierzęta w tamtych czasach ogrody zoologiczne zdobywały od handlarzy zwierząt lub na wymianę z ogrodami zoologicznymi z zachodniej Europy, gdzie były bardzo popularne polskie sarny i dziki. Gutwińscy mieli wiele znajomych dyrektorów ogrodów zoologicznych, między innymi przyjaźnili się z Józefem Wagnerem, dyrektorem jednego z czeskich ogrodów zoologicznych, który osobiście jeździł do Afryki, odławiał zwierzęta, które następnie przywoził do Europy. Zwierzęta te, okazuje się, były na wymianę za broń, którą Czechosłowacja sprzedawała państwom afrykańskim. W książce znajdziemy wiele historii o zwierzętach, niektóre zabawne, niektóre tragiczne. Może przytoczę taką historię o małpach, które wykazywały niesamowitą kreatywność w wydostawaniu się z ogrodzenia, po czym biegały po całym ogrodzie zoologicznym, napadając na zwiedzających i kradnąc kobietom torebki. Inny małpi samiec z przyjemnością obrzucał zwiedzających swoimi odchodami, a wybierał do tego szczególnie blondynki. Obok opowieści o zwierzętach znajdują się tu też historie ludzi związanych z ogrodem zoologicznym we Wrocławiu. Jest historia hrabiny Stadnickiej, która przez władze PRL-u została skazana na pracę w toaletach ogrodu zoologicznego, a także dziennikarki Barbary Trzeciak-Pietkiewicz, która za swoją działalność solidarnościową została wyrzucona z telewizji, po czym musiała zarabiać produkując i sprzedając lody w budce właśnie przy ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu. Autor pokazuje tutaj dużo informacji z życia Gutwińskich na zasadzie rozmów z bohaterami, ale także przytacza relacje od innych ludzi współpracujących z Gutwińskimi, a nawet ich przeciwników i oskarżających ich o właśnie znęcanie się nad zwierzętami. Na podstawie tych rozmów czytelnik musi sam wyrobić sobie opinię na temat Gutwińskich. Yeah.
Życie i twórczość Marii Konopnickiej, jednej z najwybitniejszych polskich pisarek, stały się tematem wystawy, jaką można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu. To ekspozycja przygotowana przez Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, uzupełniona fotokopiami rękopisów pochodzących ze zbiorów Narodowej Biblioteki Cyfrowej oraz zbiorami własnymi biblioteki. Niespełna rok temu w Bibliotece Pedagogicznej prezentowane były zdjęcia ukraińskiego fotografika amatora Romana Pawluka. Wystawę, uzupełnioną o fotografie przedstawiające miejscowości Dubno, Łuck i Równe, dotknięte działaniami wojennymi, można oglądać ponownie. Prace jednego z najbardziej znanych i cenionych współczesnych polskich malarzy i rysowników, Henryka Cześnika, będzie można oglądać na intrygująco zatytułowanej wystawie w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. Artysta przestrzeń dla twórczej wypowiedzi odnalazł w zabawie z konwencją. Rzuca intelektualne wyzwanie widzowi, zmuszając go do odkrywania zawoalowanych treści. To będzie opowieść o przygodach niezwykle sympatycznej, rezolutnej i przebiegłej pchły, która z każdej sytuacji potrafiła wyjść z klasą. Na pełną ciekawych przygód historię, obfitującą w zabawne zakończenia, zaprasza grupa teatralna Magik. Zamek w Baranowie Sandomierskim zaprasza na ucztę z kulturą, sztuką i historią. Nocne zwiedzanie z pochodniami, zamkowe legendy, wystawy, regionalne produkty. To wszystko w ramach rodzinnej, wielkiej przygody majowej nocy muzeów. Lokalni artyści oraz muzycy i tancerze z Ukrainy w ramach protestu przeciwko wojnie, ale też w podziękowaniu dla tych, którzy pomagają uchodźcom, wystąpią razem na scenie. Na muzyczno-taneczny spektakl zaprasza Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych FRAM. Wejściówki, cegiełki można odbierać codziennie w godzinach od 10 do 20 w siedzibie FRAM Wozownia przy Zamku Dzikowskim. Forum Film przedstawia. Nadeszła chwila, żebyś udał się do Paryża. Młody szermierz D'Artagnan po dołączeniu do legendarnych muszkieterów broni króla przed zakusami złego kardynała Richelieu, chcącego przejąć władzę. Fucasty bohater podbije kina. Broń się, sir! Będziesz leżał! Naprzód, ptysiu! Do Paryża! Galopem! No już, pośpiesz się! I stawio! Śmigaj! No weź! Nie bądź koniem wałkoniem! Dołącz do D'Artagnana. Całe życie marzyłem o tej chwili, a teraz tu jestem. I jego psiej drużyny. Panowie, dajcie mi walczyć u swego boku. Ten burek wyląduje w szpitalu. No nie! O nie! Bo sukces tajnej misji jest tylko w ich łapach. Czemu oni chcą cię uwięzić? Kardynał chce wojny między Francją i Anglią, żeby zapanować nad całą Europą. Zyskam więcej władzy niż kiedykolwiek. Ja na to nie pozwolę. Wielka przygoda na Dzień Dziecka. Plan jest prosty. Walczymy, wygrywamy i kolacja. Pasuje mi ten plan, Portosie. Do baju! Wstawaj do walki! O, kardynał nic nie zdziała. Masz słowo D'Artagnana. Przyjaciele? Kino Świat przedstawia. Droga publiczności! Rozpoczynamy doroczne igrzyska! Urodzona optymistka Daisy marzy o tym, żeby wygrać wielkie zawody dla najstraszniejszych zwierząt świata. Problem w tym, że będąc uroczym ssakiem z gatunku kłoka, przypominającym skrzyżowanie chomika z kangurem, ma nikłe szanse na rywalizację z największymi i najgroźniejszymi drapieżnikami planety. Ale od czego są upór i wierni przyjaciele? To nie tylko słodkie zwierzątka, że też możemy dokonywać wielkich rzeczy! Ale wiesz, że jesteś kłoką. Takie skrzyżowanie chomika z kangurem. Nie tak postępują kłoki. Kłoki!
Wycieczki są małe i radosne, a ci goście są napakowani i straszni. Rozpoczynamy eliminację! Musicie je ukończyć, żeby dostać się do finału! Łatwiej ze ślimaka zrobić sprintera. Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Musisz przepłynąć ocean rekinów. Czyli będziesz mnie trenował? Tylko prawdziwy duch walki zaprowadzi was na szczyt. Nie. Hej, Daisy! Szczyt jest w drugą stronę! Wiem, że dam radę! Prawdziwy mistrz! Jedziemy z tym! Może mieć rozmiar mini! Nadchodzi wielkie show! To ekscytujące, prawda, Bernie? Lepiej bym tego nie ujął! Nie chcę żyć z myślą, że nie spełniłam swoich marzeń! Dalej, mała! Musisz być silna! Musisz być twarda! To nie dla ciebie, kłoko! Ale przede wszystkim musisz chcieć wygrać. Bądźmy straszni! Igrzyska zwierzaków. Do śmiechu, gotowi, start! Wszyscy chcą mój autograf! Nie rzucaj tego zaklęcia. To zbyt ryzykowne. Po wydarzeniach z Avengers, koniec gry, Doktor Strange kontynuuje walkę ze złem. Tym razem stawi czoło swojemu byłemu przyjacielowi Mordo. Zatrważająco niewiele. Dopuściłeś się świętokradztwa i zostaniesz ukarany. Nie miałem innego wyjścia. Ale absolutnie nie spodziewałem się, że sprawy zajdą tak daleko. Wiedziałam, że wcześniej czy później się zjawisz. Zrobiłam błąd i ucierpieli ludzie. Tylko, że mnie nie chodzi wcale o Westview. To po co przyjechałeś? Prosić o pomoc. W czym? Słyszałaś kiedyś o multiversum? Wybacz mi, Steven. Mam nadzieję, że zrozumiesz. Największym zagrożeniem dla naszego wszechświata jesteś ty. I tutaj zaczynają się schody.